Jesteśmy w Gliwicach. Piast w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje Lecha Poznań i to gospodarze mają przewagę w pierwszej połowie, ale mało sytuacji podbramkowych aż do 40 minuty, kiedy Michael Ameyo jest faulowany w polu karnym przez Filipa Bednarka. I sędzia Szymon Marciniak dyktuje rzut karny, który na gola pewnie zamienia Patryk Dziczek. Zmylony Filip Bednarek, Piast na prowadzeniu, ale jeszcze przed przerwą Lech ma znakomitą okazję do tego, aby wyrównać dosyć przypadkowy strzał Filipa Marchwińskiego. Trafia w słupek, łapie się za głowę Mikael Isak. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Marchwiński gola nie ma. Lech w pierwszej połowie nie oddał żadnego celnego strzału, ale drugą połowę zaczyna w sposób genialny. Joel Pereira do Marchwińskiego i teraz doskonale wykańcza tę sytuację młodzieżowiec Lecha Poznań. Kolejosz doprowadza w Gliwicach do remisu. A chwilę później, w 54 minucie, dogrywa Welde, a Marchwiński tym razem głową daje Lechowi prowadzenie. Jest już 2-1 dla przyjezdnych. A to już 77 minuta, dośrodkowanie Damiana Kąciora, fantastyczna interwencja i jeszcze raz Filipa Bednarka. Najpierw strzelał Patryk Dziczek, dobijał Jakub Czerwiński, jakimś cudem obronił dwa razy Filip Bednarek w genialny sposób. A to już 12 minuta doliczonego czasu gry. Kądzior na głowę do Czerwińskiego i gol! Nie, nie ma gola, ależ zmarnował 100% sytuację, piłkę meczową. Arkadiusz Pyrka, no co tu się stało? Popatrzmy, Czerwiński, Bednarek musnął piłkę rękawicami. No i dosłownie z pół metra nie trafił do bramki. Arkadiusz Pyrka łapie się za głowę. Trener Aleksander Wukowicz, Piast Gliwice przegrywa z Lechem Poznań 1-2. W całym meczu Kolejosz oddał tylko 2 celne strzały i po 2 bramkach Marchwińskiego wywozi z Gliwic 3 punkty. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.